Pogodówka w Twoim fitodensie. Co to w ogóle jest? Jak to działa? Wady, zalety? To dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Czym w zasadzie jest pogodówka? Poprawnie mówiąc, pogodowe sterowanie kotłem. Taki sposób regulacji wykorzystuje fakt, że w trakcie okresu grzewczego nie mamy równomiernej temperatury na zewnątrz. Jest ona niższa i wyższa. Wiadomo, wrzesień, październik, listopad są na pewno cieplejsze statystycznie niż grudzień, styczeń i pozwala to zaoszczędzić na ogrzewaniu w ten sposób, że w te miesiące cieplejsze na grzejnikach czy też na podłogówce mamy niższą temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody. Natomiast kiedy jest faktycznie bardzo zimno, no to temperatura grzejników i podłogówki wzrasta adekwatnie. I to pozwala po prostu zaoszczędzić na gazie w trakcie ogrzewania. Jak ta pogodówka działa? Możemy sobie przyjąć, że kocioł na podstawie tego, co jest na zewnątrz, będzie wyliczać temperaturę w pomieszczeniu. Ale tutaj jest ważne pytanie, jak on to robi? Robi to na podstawie krzywej grzewczej. Jest to funkcja, do której wsadzamy w cudzysłowie temperaturę zewnętrzną. Parametry tej krzywej, bo mogą być bardziej dostosowane do grzejników bądź do podłogówki. No i temperaturę, jaką chcemy mieć w pomieszczeniu. I on na podstawie tego wylicza po prostu temperaturę, jaka ma być na grzejnikach. Na wykresie będziesz mieć tutaj pokazane zestaw krzywych grzewczych, jakie stosuje Wisman. I jak widać, im jest temperatura cieplejsza na zewnątrz, tym temperatura czynnika grzewczego, czyli wody w grzejnikach będzie niższa i zbliżać się będzie do 20 stopni, bo tutaj było założenie przy tym zestawie krzywych grzewczych jest takie, że temperaturę w pomieszczeniu chcemy mieć 20 stopni. Więc każda z tych krzyw startuje z 20 stopni i w zależności jak bardzo jest ostra, czyli jak ma wysoki parametr pochylenia ustawiony, to będzie albo szybciej zwiększać się ta temperatura wraz ze spadkiem temperatury na dworze, albo też wolniej. I tak, dla ogrzewania grzejnikowego standardową krzywą byłaby 1,4, ale zakres jakby jest tak od 1,8 do 0,8, w zależności jak dobrze mamy ocieplony dom i jak mocno przewymiarowane bądź niedowymiarowane mamy grzejniki. Natomiast w przypadku ogrzewania podłogowego zazwyczaj będzie to wszystko, co jest poniżej 0,8, typowo 0,6, 0,7, czasem nawet 0,4. Tak jak mówię, to też zależy od tego, jak gęsto jest ułożone ogrzewanie podłogowe i jak dobrze mamy zaizolowany dom. No i jaką temperaturę faktycznie chcemy też mieć w pomieszczeniu. Także tak w uproszczeniu działa krzywa grzewcza, że po prostu po ustawieniu w kotle wyboru którejś z tych krzywych grzewczych, później już kocioł automatycznie dobiera temperaturę w grzejnikach czy też podłogówce w zależności od warunków atmosferycznych. A Wy jakie krzywe grzewcze macie ustawione w swoich fitodensach? Dajcie znać w komentarzach, jakie macie ogrzewanie i jaką macie krzywą grzewczą ustawioną i jak Wam się to sprawdza. Największą zaletą takiego rozwiązania jest bezobsługowość w momencie już skonfigurowania systemu. Kiedy już dobierzemy sobie krzywą odpowiednią do naszych potrzeb, czyli w zasadzie do zapotrzebowania cieplnego budynku i do temperatury, którą chcemy uzyskać w pomieszczeniu, no to w zasadzie przez cały rok powinna być ona względnie utrzymywana. Takie rozwiązanie też, tak jak wcześniej wspomniałem, pozwala oszczędzić na gazie, czy też na innym czynniku, na przykład w pompie ciepła będzie to prąd. Na tej zasadzie, że łatwiej urządzenia te zazwyczaj mają większą sprawność, kiedy grzeją niższą temperaturą. Mniejsze są też straty cieplne, kiedy grzejniki są po prostu na niższej temperaturze, ponieważ rurki, jeżeli na przykład są prowadzone gdzieś przy ścianach zewnętrznych, mają wyższą temperaturę, tym łatwiej po prostu to ciepło może uciekać już poza dom. To rozwiązanie zapewnia też wysoki komfort termiczny, ponieważ grzejniki w zasadzie przez cały okres grzewczy będą cały czas ciepłe. One nie będą miały momentów tak jak to w przypadku sterowania
załącz wyłącz termostatem pokojowym, o którym wcześniej nakręciłem odcinek, który możesz znaleźć tutaj w rogu, nie będą miały sytuacji takiej, w której będą całkowicie wyłączone, więc będą cały czas ciepłe. Będą albo bardziej ciepłe, albo mniej ciepłe, w zależności właśnie od warunków atmosferycznych. To jest na pewno spory plus. Ale żeby nie było tak kolorowo, są też minusy takiego rozwiązania. Tak samo jak w przypadku zwykłego sterowania temperaturą w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych, którą notabene można łączyć razem z pogodówką, pompa obiegowa będzie pracować przez całą zimę. Więc tutaj jest spora szansa, że to ogrzewanie będzie miało troszeczkę większe zużycie, aniżeli w przypadku takiego sterowania załącz-wyłącz. Kolejnym jakby w zasadzie cechą, ale też w sumie wadą jest to, że skonfigurowanie takiej pogodówki, tak żeby stała się w zasadzie bezobsługowa, nie jest takie proste, bo musimy dobrać eksperymentalnie krzywą grzewczą. Tak jak wspomniałem, standardowo można przyjąć, że dla grzejników to będzie 1,4, dla ogrzewania podłogowego 0,6, 0,8, ale czy to będzie odpowiednie dla Twojego domu? Tego już nikt tak naprawdę na start nie będzie wiedzieć, więc zazwyczaj wygląda taka procedura ustawiania tak, no, że serwisant przy uruchomieniu ustawia jakąś krzywą grzewczą, a później wraz z eksploatacją możemy ją sobie odpowiednio skorygować, żeby albo w momentach, kiedy jest naprawdę chłodno i brakuje ciepła, podnieść tą krzywą, albo wręcz obniżyć. Kluczowe jest to, żeby złapać choćby dwa punkty, w których jakby jest już ten komfort, który chcemy, i później na podstawie tych dwóch punktów, czyli wiemy na przykład, że przy minus 10 potrzebujemy mieć 70 stopni na grzejnikach, a przy plus 10 jakieś 40. Jeżeli mamy już takie dwa punkty eksperymentalnie dobrane, no to wtedy możemy sobie dobrać taką krzywą. Natomiast wymaga to po prostu roku, dwóch eksploatacji, żeby trafić w odpowiadające nam rozwiązanie. No ewentualnie po prostu krzywą grzewczą. Natomiast jakby zawsze tym zabezpieczeniem przed przegrzaniem mogą być te głowice na grzejnikach. I po prostu krzywą ustawiamy wyższą, a grzejniki ewentualnie zamykają się, bo mają głowice termostatyczne, jeżeli byłoby przegrzane pomieszczenie. Takie rozwiązanie bardzo fajnie się sprawdzi w dużych domach, w dużych mieszkaniach. Właśnie tam, gdzie termostat pokojowy miałby problem z utrzymaniem równomiernej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. W tych budynkach czy w takich mieszkaniach będzie to na pewno prostsze i wygodniejsze rozwiązanie niż zwykły termostat, który może być uciążliwy pod tym względem, że będą wahania temperatury i niedogrzane jakieś pomieszczenia. Tutaj jest jeszcze jedna uwaga odnośnie nowych kotłów Vitodensów i w zasadzie starych też, że nie ma takiej prostej i łatwej możliwości połączenia zarówno pogodówki, jak i termostatu pokojowego. Bo czasami klienci mnie pytali, czy nie można tego połączyć, więc na ten moment wprost nie można skonfigurować kotła, żeby działał jako pogodowy z sterownikiem pokojowym. Jak będę mieć rozwiązanie, które muszę przetestować, wtedy nakręcę kolejny filmik i pokażę, jak skonfigurować taki nowy kocioł Vitodens 100 czy 200, żeby mógł współpracować z termostatem pokojowym. Bo czasami ktoś chce takie rozwiązanie, a wiem, że na ten moment no nie jest to wprost możliwe. I to byłoby na tyle z wiedzy w pigułce o ogrzewaniu pogodowym. Serdecznie dziękuję Ci za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!